Ten kolejny wiersz to będzie wiersz inspirowany, tak, baśniami Andersena. Ich tu jest kilka. To są wszystko baśnie te mniej znane. Nie ma Królowej Śniegu, nie ma Calineczki, nie ma tego wszystkiego, co znamy. To będzie akurat baśń Ślimak i Krzak Róży. Kończy się ten wiersz cytatem z baśni, dlatego też od razu o tym mówię. Dlatego, że jakbyście Państwo czytali, no to będziecie widzieć kursywę. Natomiast jeżeli ja to czytam, no to oczywiście muszę o tym powiedzieć. Ślimak i Krzak Róży. Jestem już stary i niepotrzebnie wiąże ci życie. Powtarzasz kolejny raz. Ja kolejny raz chcę rozbić te słowa tysiącem zaprzeczeń, a potem każdej nocy wyklejać nimi moją apsydę na tysiąc różnych powodów, dla których jesteś ważny. Jak wiatr grochowiaka, czułość Norwida, każda z dziewięciu bram Apolinera. Data to kombinacja cyfr, nic więcej. Jeśli zsumujemy nasze, będą identyczne. Wszystko jest sumą czegoś. Zyskujemy także przez odejmowanie, uwierz słowom poety. Tylko w ten sposób możliwy jest wspólny obrót. Twoje pełzanie, moje kwitnienie. Po latach i ślimak, i róża staną się prochem w prochu. Czy mam zacząć to opowiadanie od początku? Nie zmieni się przez to wcale.